Za dużo w tym maku pojadłem. Zobacz, co jest nowego na YouTubie. Kamildek wypuścił nową grę? Ta gra się nazywa The Killer 2. Dobra, tylko jeszcze jednego wyrapa zjem i idę do domu. Witajcie, widzowie, w nowej grze Kamildka, nazywającej się The Killer 2. Przetestujemy ją. Na pewno nie wydam żadnych robuxów. Jeszcze, jak wiadomo, musi się to wszystko ładować. No dobra, daj graj. Gdzieś... O nie. Dosyć mała. Dziesięć sekund zostało do końca. A poza tym, o co chodzi w tej grze? W tej grze chodzi o to, że jest zabójca, który zabija ludzi, a my musimy wytrzymać. Dobra, poszedł sobie. Super jest. Cztery sekundy. Tutaj przydałby się sklep. I to przydałoby się dać na włączenie. Żeby było, to tak.
dobrze, widzowie. My już po restarcie. Więc no jak mówiłem, teraz akurat jest mapa, której idzie za mną. No dosłownie się na mnie wziął. Kurczę! Kapibar! O nie! O nie! To jedynie uciekam. Jest killer.
czy tutaj są w ogóle smaczki? Wydaje mi się, że tutaj będzie kolejna część gry. Spectata będzie później i chyba zrobię do nowej rozgrywki. Więc chwilowe cięcie. Dobrze, już tylko jest minuta do kolejnej rundy. Tak powiem, że chyba zakupię tutaj serwer prywatny. Też fajnie by było, jeśli by dodali tutaj na zasadzie rangę YouTuber, coś takiego. By było wtedy fajnie. No i jakby co fajne jest dalej to, że jak w ogień się wejdzie, traci się tam. Trochę się traci, więc za chwilę się widzimy. Dobra, już jestem. Ciekawe jest to tłumaczenie na polski, więc następna runda się rozpocznie za sekundę, więc dobra. Ja chcę park rozrywki, bo jeszcze na pewno w The Forest byliśmy, takie forest. Widzę, że na szpital zagłosowali. Dobra, jesteśmy na już szpitalu. No bodajże było przejście. Co my tu potrzebujemy, to ja nie wiem. O! O Boże! Dobra, w tym miejscu się zaspanował. Po pierwsze, gra mi się podoba. Wiem, że widzicie czarny ekran, no ale gra mi się podoba. Dajmy, ja dam 8 na 10. Po drugie, jak ktoś wie, jak naprawić te szumy, niech mi się zgłosi.
się w komentarzach, bo normalnie zwariuję z nim. No i po prostu Kamil Dek i jego zespół się naprawdę postarali, żeby tą grę zrobić, więc szacun dla nich. I teraz na razie.